A więc moi drodzy widzowie, kochani, jestem aktualnie na etapie zrobienia, SBC o kartę Hero. Zrobiłem skład o ocenie 8.3, zrobiłem skład o ocenie 8.5, no i został nam skład o ocenie 8.6. Jest dzisiaj ze mną Bartek, mój kolega, fifowy ekspert, który zrobi każdy skład, dokładnie tak. Bartek, co mam robić? Co byś polecał? To zależy, jeżeli chcesz, bo nie masz w składzie już. Znaczy, nie? Powiem inaczej, generalnie na 8.5 wysprzęgliłem się tak jakby z każdej chyba możliwej karty, jaką miałem. Mamy 400 tysięcy około. Znaczy teoretycznie, no wiadomo, jakiegoś tam Sterlinga można niby wyrzucić, ale wydaje mi się, że raczej poza powiedzmy jakimś tam Hazardem, poza powiedzmy Ben Yedderem, jakimś Fodenem tanim, no nie mamy zbyt dużo kart do wywalenia, więc raczej będziemy musieli pokupować. Także pozwól, że ja już dokonam pierwszego zakupu, czyli będzie to oczywiście nasz wspaniały tutaj polski bramkarz, mój ulubiony do SBC, bo jest najtańszy po prostu. Czyli zobacz sobie najpierw, ile kosztuje Handanowicz, bo może być dużo tańszy, a ma 8.6. Handanowicz. Też jest włoska liga. Handanowicz 8.6. A Szczęsny jest 8.7? Szczęsny jest 8.7, ale... Nie, cena jest podobna, jakby... Jakby cena się dużo różniła, no to bardziej by się opłacało jego wziąć. No bo ile wydamy plus minus na to jeden SBC? To jest koszt około... Myślę, że około 60-70 tysięcy. No aktualnie Szczęsny pierwszy kosztuje 25, co nie? No bo tutaj z tego, co ja widzę, no to ludzie robią bardzo dużo w ligę włoską, z czego mają... No to Chiellini, idealnie, Bonucci. Słuchaj, Wojciech Szczęsny tutaj chodzi jak w masło, tak? Plus jest jeden overall na plus. 5 minutes later. No powiem tak, miałem 460, 160 coinów poszło, 160 tysięcy poszło na to SBC. Całe to SBC od zera to jest koszt około 300 tysięcy. Powiem tak, marnuję Hazarda, Asensio jeszcze wcześniej. Jezu, dobra widzowie, powiem tak. To jest cienka granica, nie? Bo to może oddać i może się wszyscy cieszyć i powiedzieć, ja jestem zajebisty, że to zrobiłem i oddam mi jakiegoś turbo kozaka, albo oddam jakieś gówno. To jest niewymienna karta, więc to jest, wiecie, ruch w jedną stronę, nie? I teraz pytanie, bo ja generalnie, żeby zrobić to SBC, musiałem wywalić Di Marię ze składu, nie? Taka ciekawostka. A w ogóle nie gadałem jeszcze, ale zrobiliśmy z Bartkiem SBC też na Draxlera jeszcze, ale to nieważne. No ale generalnie patrzcie, poszedł Di Maria, poszedł Mertens z mojego ogólnego składu i poszedł Hazard, więc tak jakby trzy karty z głównego składu mi wyleciały. Troszeczkę pusto tu aktualnie wygląda, nie będę kłamał. No i co? No i przechodzimy do skrzynek, że tak to powiem, do sedna. Co obstawiasz, Bartuś? Póki co obstawmy małą złotą paczkę piłkarzy, a w niej turbo gówno, czyli to jest dobry znak na przyszłość. Bartek, co obstawiasz? No taki chociaż Joe Cole by się zwrócił. Ja zamykam oczy, zamykam oczy i ty mi powiesz, czy się zwróciło, dobra? Bo ja się za słabo znam, jak coś Bartek jest, wiecie, bardziej doświadczony w FIFA, ja zamykam oczy, nie widzę, nie patrzę, mam to w dupie i ty mi mówisz, czy się zwrócił, czy nie. No. No, powiem ci, bardzo go, kurwa, potrzebowałeś. I mogę się otworzyć, czy nie? Możesz. Pele, co jest, ty? 735 tysięcy. Kurwa, siema! Co tam słychać? No, by, a Bedi Pele, ja? To jest dobra karta, mówisz? No, 4, potrzebowałeś 4, go, żeby połączyć z Francją. Francuska liga jest, kurwa. Co jest? Zajebiście! I to jest środkowy i to jest jeszcze pomocnik! A ja pomocników nie miałem! Siema! Nowa karta do składu, no i widzowie! Powiem tak, i w tym momencie ile on kosztuje? Sprawdźmy, ile kosztuje. 730 według strony. No, licz, że kosztuje 730. No, druga najdroższa karta z Hero. Droższa od niego jest tylko Ginola za 1 700 000. Czekaj, naprawdę? Rynek transferowy, ja chcę to sprawdzić, bo ja się nie znam jakby. Jest Abedi, tak? Adebi chyba. Abedi Pele. Abedi Pele. I patrzę dowolnie, ile ty jesteś do kupienia? 700 koła! No to chyba oddało, co? W sumie karta najbardziej ci potrzebna na ten moment. No Ginola jeszcze by ci się bardziej przydał, nie bo mogę. Też jest. No to co, Ben Yedder, miło cię było znać, ale wypierd... Tutaj na ten. No i to będzie masno wyglądało. A Bedi Pele widzę w składzie. Jasna dupa. Zajebiście. Zajebiście. Tylko Pogba mi teraz nigdzie nie pasuje chyba. Ale dobra, o tym Pogba jeszcze pogadamy. Tak, Pogba i tak ma dychę? Tak, bez kitu. No, Pogba ma dyszkę. Ej, szczęśliwy jestem. Tylko wiesz, co mnie nie cieszy? Nie cieszy mnie to, że nie mam prawego skrzydłowego, a na Messiego mnie nie stać. Ej, nie no, sztos. Dobra, widzowie. Także ja już pewnie sobie jutro nagram scenę, jak tym gram, bo aktualnie zmykam. A więc moi drodzy, od nagrania pierwszej części tego filmu minęły 3 dni i generalnie ja troszeczkę tym Pele pograłem, nauczyłem się nim grać i teraz pokażę wam statystyki. Generalnie mam rozegrane mecze nim 65, czerwone bramki 52 i asysty 32, także ratio jest no dużo na plus, bo to jest praktycznie 1,5 impaktu na mecz, także statystyki są bardzo fajne. No i generalnie Pele bardzo fajnie się sprawdza. Moi drodzy, generalnie nie chcę wam spoilerować za dużo, ale przez te 3-4 dni wy jesteście do tyłu, ponieważ trwa aktualnie maraton, jest daily
i tak dalej. Nie chcę wam spoilerować kontentu, ale mogę wam zaspoilerować, że aktualnie mój skład, tak jak widzicie w tym momencie, tak nie wygląda, ponieważ w jutrzejszych odcinkach, jutro i pojutrze zobaczycie, co się zmieniło i zobaczycie, jakie fajne karty tutaj doszły do upgrade'u. No ale dzisiaj na potrzeby tego, że po prostu nie chcę wam spoilerować, jak to aktualnie wygląda, dzisiaj na takie potrzeby będziemy sobie grać takim oto składem. I dlatego Ben Yedder musi być na przykład środkowym pomocnikiem defensywnym, mimo że ma 39 obrony, po prostu nic mi tutaj nie pasuje. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do gry, pokażę wam możliwości Pelego i jak bardzo ta karta jest broken. Ej, w ogóle ciekawostka, że jeszcze w tym filmie, przed przeskokiem w czasie, byłem generalnie chyba w 7 albo w 8 randze, teraz mam 4, także też jest upgrade i też wydaje mi się, że zacząłem lepiej grać i niestety przeciwnicy zaczęli lepiej grać, więc już nie będzie niestety pewnie jakichś totalnych stompów tutaj, ale trzeba być dobrej myśli, moi drodzy, zaczynamy grę. No powiem tak, skład przeciwnika nie wygląda zbyt dobrze, a mnie to trochę martwi. Martwi mnie dlatego, ponieważ osoby z gorszym składem w FIFA zazwyczaj zauważyłem, że grają lepiej. Dobra, moi drodzy, generalnie widzowie, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne, bardziej zwinne karty, ale Pele, no jak sami widzicie, to jest czerwona kartka dla mnie, żółta niestety. Pele, jak sami widzicie, bo jeszcze w sumie nie mieliście okazji zobaczyć, może ktoś go ma u siebie w składzie czy coś, jest strasznie zwinną kartą, zauważyłem. No, Kim Pembe niestety nie jest. W sensie jakby nim okiwanie ludzi, to jest serio totalnie no problem. Dobra, nie wiem, co mam zrobić za bardzo, bo się zagadałem troszeczkę. A już widzę, że gościu tak dziwnie tego pola kryje. Dobra, pyk, Ben Yedder, no i haha, już ręce z klawiatury wziąłem, chciałem krzyczeć, że gol, ale niestety jest jak jest. Dobra, to Fofana z dystansu. No niestety, Loris łapie. Moi drodzy, czy był film o Fofanie? Był chyba film o Fofanie. Dobra, to Fofany nie muszę tego. Fofany nie muszę ze składu wywalać, bo tak sobie myślę. Serio, jesteście jakby... Wiem, że głupio to mówić, ale biorąc pod uwagę, że aktualnie trwa daily i będziecie codziennie dostawać jakby masę filmów, znaczy masę filmów, codziennie po prostu będzie jeden film, to dlatego wam spoileruję, jak to wygląda. Zobaczcie, w ogóle jakiś sztuczek nauczyłem. Kurde, co? Wiesz, dziękuję, Draxler. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Ty! No właśnie, a ja mówiłem, że mam Draxlera? Nie wiem, Boże, ja nie wiem, jakie filmy nagrałem, jakie nie. Dobra, nie gadaj. Dajmy o tym, moi drodzy, generalnie, Jezu, co tu się dzieje, chciałbym wam pokazać generalnie możliwości tego Pele, tylko żeby się do niego dostać, o właśnie, i to jest idealna wręcz okazja, czyli jak atakuje mnie typek, zobaczcie, jaki on jest kurde zwinny, no przysięgam, że jestem w stanie, no nie znam piłkarza, który może przejść tak o normalnie na chillu całe boisko, strzelić gola, jakby, serio, to, że jestem w czwartej lidze, w 80% przypadków jest zależne dzięki temu typowi, bo on po prostu robi takie rzeczy w tym ataku niesamowite czasami, naprawdę, patrzcie, ja mógłbym jakby całkowicie swój atak bazować na tym, żeby opluwać... Aha, padł mi się rozłączył. Okej, dobra, działa. Nie, jednak nie. Padł mi się rozłączył! Dobra, działa, na szczęście. No, także ja jestem generalnie serio, jakby akcje ofensywne kończyć praktycznie tylko tym Pele, bo on jest po prostu genialny, moi drodzy. Jest najlepszy na świecie. Gościu ma już, widzę, finezyjne wykończenie, a ja mam niestety kapcia w bucie. O nie! Dobra, Kim Pembe broni. I tutaj Donnarumma. Czy ja mówiłem, że Donnarumę kupiłem? Nie wiem, Boże, ja nie wiem, co już mówiłem, co nie. Tak to jest, jak się głównie gra w tą grę na offstreamie, a potem się nie wie, co się na odcinku mówiło. Ale anyway, tak, no pokazywałem w sumie skład, to co tam dużo mówić. Dobra, moi drodzy, postaram się bardziej już wam mówić o wszystkich moich tutaj zakupach i moich jakby zmianach i znowu mi się rozłączył pad przy moim polu bramkowym. No dlaczego tak się dzieje? I co, ja stracę, bo... Jezu, dziękuję, Donnarumma. Jakbym stracił gola, gość jest turbonobem, chciałem powiedzieć, nie? I generalnie, jeżeli serio przegram tą grę, przez to, że mi pad będzie crashował, to nie będzie się to zbyt dobrze zapowiadało, jeżeli chodzi o dalszy dzień. W ogóle dzisiaj też nie nagrywam filmów, bo zawsze jak te filmy nagrywałem, to nagrywałem je, nie wiem, o 6 rano jakby, czy tam o 4, a dzisiaj się przestawiłem, moi drodzy, więc jest, wiecie, progresik. Dobra, Fofana wybiega. Fofana, widzowie, to też jest jakiś czołg totalny, nie wiem, ten chłop jest niesamowity, co sfaulujesz mnie? Czerwona kartka, byczku. Szczerze? Dla mnie to jest dużo bardziej na plus. Ja wolę nie strzelić gola przy wyniku 2-0, niż dać się sfaulować i dać mu czerwoną kartkę. Dobra, natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj martwi. Pele jest dobry do takich wolnych, ale wydaje mi się, że Pogba jest chyba lepszy, nie? No, Pogba jest zdecydowanie lepszy. Plus też nie ukrywam, że Pogba ma tą inną nogę i bym chciał uderzyć jakoś tak i może trafię, no i się zesrałem. Nie umiem wolnych w ogóle wykonywać. To jest rzeczy, którą jakby próbowałem się nauczyć, ale totalnie mi to nie idzie. Plus wolny też bardzo rzadko w tej FIFA występuje. Co ty robisz? No poddaj tą grę i miejmy już to za sobą. Dziękuję. Kurde, za chwilę będziemy walczyć awans do trzeciej, widzowie. Ja nie mogę. Słuchajcie, to 3 tygodnie temu zaczynałem grać. Teraz walczę o trzecią ligę. Wiem, że pewnie trzecia liga to jest, zaraz mi powiedziesz, dla nobów totalnych, ale ja się cieszę. Ja jestem szczęśliwy. Dobra, widzowie, zróbmy to, co mieliśmy zrobić na samym początku tego filmu, czyli pokazać wam Pele. Także to zrobię, resztę mam w dupie, nie? Patrzcie, podanie do... Tego nie podałeś do Pele. Dobra, pogramy sobie podaniami, aż podanie dojdzie do niego. No i teraz będę spalonym. Chyba jest ewentualnie gol. Ale imo spalony? Nie było spalonego. Co jest? A Bedi Pele,
Także widzowie, jak widzicie, nóżkę zostawia bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Szczerze to chciałem do niego podać, nawet nie strzelić. No ale jak strzeliłem, no to nie będę narzekał chyba, nie? Dobra, Dembele tutaj wbija w ten. Ojejoj, źle, źle. Ale Fofana jak pięknie wybiegł, moi drodzy. Fofana to jest taki idol. No i co? Pyk, pyk i kur... Co to było? Dobra, to mój bad, to mój bad. Ja triggerem się zruszyłem jak coś. Ale widzowie, to tak jak mówię, Dembele, jeżeli chodzi o movement, jakby on ma 10 obrażeń i jakby miałem pierwszy raz sytuację miałem, że mojego piłkarza karetka wynosiła. Nie będę ukrywał, że to było właśnie z tym Pele w drugim jego meczu w ogóle, czy tam w trzecim. Dembele strzał! Nie ma. Dobra, ale z tego co widzę, to przeciwnik chyba jest jeszcze gorszy niż ja. Także żeby tu nie było coś na temat składu czy coś, ale ja już widzę. Jakby ludzie, którzy... To jest tryb gracza, do którego ja się nadaję. Oj, za szybko. Powinienem spowolnić. Bieganie sprintem tym Pele jest takie strasznie zwodne, zauważyłem, wiecie? Ale na szczęście Joao Cancelo. O, jednak nie. Oj, 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 oj. Ale to jest typ, ja już wiem, że to jest typ, który będzie grał tylko i wyłącznie kontrataki, nie? Jakby, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, widzowie, jaką wy macie taktykę na granie w FIFA. Czy wy gracie to po prostu grając i macie w dupie ten, czy na przykład wy macie taktykę pod tytułem, no, tutaj kontra, a, tak, dobra. No, gdzieś ty podał, był trigger w górę, a nie w lewo. Ale podanie, ulala. Co? A Neymara ma chłop. No, to właśnie chciałem mówić, że to jest drugi typ gracza, nie? Pod tytułem siema, mam drogi skład, jak ja. I siema, będę tego. Siema, będę będę grał na kontrataki, bo jestem takim gównem, że nic więcej nie potrafię zrobić. W sensie naprawdę zauważyłem, że kręcenie jakiejkolwiek fajnej akcji przez taki typ graczy... Nie, no widzowie, czy ja muszę coś więcej dodawać? Czy ja muszę coś więcej dodawać? Czy ja muszę coś więcej dodawać? A baby pele, widzowie! Ja pierdziele, to jest surrender dla typa, nie? Patrzcie, to jest bez analogu cokolwiek. No, czy wiadomo, ten strzał fartownie wpadł. Ale i pad mi się oczywiście rozłączył. Ale jakby chodzi bardziej o sam fakt tego. Już mogę? Działasz czy nie? Dalej nie. To chodzi o sam fakt tego, jak bardzo ten typ jest zwinny. Jakby no przysięgam. O, już działa pad, super. Jakby, no i no nie mów, że stracę bramkę przez to, że dobra. Jakby te, serio, ten typ, tym typem nawet nie trzeba analogów używać, żeby po prostu robić im jakieś, nie wiem, przekręty, których żaden inny piłkarz, jakby przynajmniej. Znaczy pewnie są takie tacy piłkarze. Możecie mi oświecić w komentarzu. Jakby wiecie, ja jakby jedyne co widzę. Ściągnę go z tej bramki. Ściągnę go z tej bramki. Ja tę powtórkę zobaczę. Ściągnę go z tej bramki. Ja pier... No jak ty będziesz takie szmaty wpuszczał, to co mi z tego, że ja będę fajne gole strzelał, no? Nie! Ja pier... O, się zesrałem. Czego nikt mi nie wybiega, no? Co jest? Czemu nikt nie wybiega? Nie wiem. Dobra, widzowie, AB... Abedi to jest, a nie Abemi. Co ja mówię w ogóle? Ajajaj. Ja gram na Pelego, chłop gra na Neymara, no nic. Tak też można. O, zesrałem się. Jezu, Donnarumma, co się bronił? Ja p***le. Myślałem, że dzisiaj nic nie poleci. Dobra, widzowie, mamy akcję. Znaczy, dobra, ta akcja nie będzie zbytnio widowiskowa, bo jakby mamy wolne pole. Ale tutaj zejście, podanie. No i prawie byłby gol, gdyby nie fakt, że niestety strzał był gówniany. Moi drodzy, rzut rożny. Nie umiem rożnych też wykonywać, to też się muszę nauczyć. Jakby też nie będę ukrywał, on jest też niski, ten PL strasznie. To też jego minus w sumie jest. Okej, dotrę, dotrę. Dobrze, że mam wysokich obrońców, reszta mnie nie interesuje. Kimpembe jest takim czołgiem fajnym w ogóle. Jakby serio, widzowie, jeżeli miałbym wam kogoś polecać, zresztą on nie jest chyba akurat jakoś turbo tani, nie? Bo on ma 8-3 roli i chyba kosztuje 50 koła. Ale jakbym miał już coś wam polecać, ja pi***. Co to za strzał? Jakbym już coś miał wam polecać, to na obronę dobrego, to polecałbym wam Kimpembe. Jakby gościu nie jest jakoś turbo drogi, ma 8-3 overalla, ale jest takim czołgiem ciężkim do przejścia, że to jest niesamowite. Jak mi wpuścisz tą szmatę, znowu to bym wyszedł chyba. Serio, Donnarumma. No Jezu! Jakie przepychanki w tym polu karnym. Proszę się uspokoić. Gramy mecz, tak? A nie jesteśmy na jakimś spotkaniu kibiców Legii Warszawa i Lecha Poznań. Dobra, Draxler na szczęście fizycznie jest bardzo spoko. Oczywiście niestety podaniowo zjebał Neymar Junior. Ale żeś ku... Dobry, ja to jestem jeszcze lepszy, chciałem powiedzieć. Dobra, ale jakimś cudem dojdę do tego. Ale jestem z... Ty, gościu daje specjalnie takie strzały, nie? Na ten słupek dziwny. Kurde, też bym tak zrobił, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. No nie wiem, podawanie na wybieg do pola Pogby to jest najgorsza rzecz, jaką mogłem wymyślić. Dobra, pięknie obiegłeś Kimpembe. Kimpembe, widzę, to jest taki szef, że to jest... Ja nie mogę, serio. Aby, ale propos szefów, widzowie, to szef przy piłce. No szef się chyba zmęczył, ale... Paul Pogba, 71 tempa, widzowie. Ale się utrzymuje przy piłce, moi drodzy! Niestety się zesrał. Ja pier... typie. Dopchany, Ebi! Naprawdę, 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 naprawdę! Dobra, też moja kombinacja była, no nie no, miałem strzelić od razu. Ej, ten gościu grał jak turbo gówno, ale nagle zaczął jakoś dobrze grać, przynajmniej w tej obronie, nie? Jakby ciężko mi jest w ogóle dojść do tego pola karnego, jak już dochodzę, to no, sami widzicie, nie? Ja cię zagrałem skrzydłem, bo ja skrzydłem w sumie jeszcze nie grałem. Dobra, teraz możemy zrobić obiegówkę, podanko, no i oczywiście się ktoś zbije. Dośrodkowanie, standardowo, nie pierwszy, nie ostatni raz, po raz 40 to samo, ja się dalej na to daję nabierać, Donnarumma w końcu tu się bronił. Dobra, widzowie, czas wystosować potężną artylerię, tryb super ofensywny, no i co, lecimy. Dobra.
Co to było, ty? Dobra, Pele. No ty, to nie jest karny, k***wa, no gość mi wbiega! Na mordę mnie wbiega! K***wa, przecież to by go zabić mogło! Ale to nie jest karny. No, to jest gol, nie? Niesamowite to jest. Neymar Junior to jest jakaś karta dla szefów. A baby, Pele. Pele! Dembele! 4-3. Dobra, wracamy do tej gry powoli. Widzowie, ale żeby tak też nie było, że wiecie, że ja tak za każdym razem gram jakby pod niego, nie? W sensie generalnie staram się jakby wykorzystywać jego atuty w momencie, kiedy mogę to wykorzystywać. No w tym przypadku atutem... Wybiegniesz, proszę! Ma... Jest to. Dobra, to będzie remis. Nie! Co to było? No nie da się, jest ciężko, nie? Poziom bullshitu w tej grze myślę został wyczerpany na najbliższy rok grania w tą grę. Kurde, no to było w chur ryzykowne. O! Dobra, jakby absurd został oddany szczęściem w tym momencie, nie? Tylko teraz proszę! Muszę strzelać. Musiałem strzelać, bo by dobiegł mnie od tamtej strony. Był szybszy, no i miał momentum, nie? Ja nie miałem, więc po prostu musiałem go strzelać albo cofnąć. Kimpembe, Boże, ten Lor... Nie, Loris jest ściana. Cegła. Nie mam czasu, więc muszę szybciej grać. Dlaczego nie wybiegasz? Dlaczego ty nie wybiegłeś? Dobra, mam fajną okazję. Dobra, Bedi, Pele, widzowie. No muszę w tym odcinku to zrobić. Powiem tak, przegrałem to, ale przynajmniej pokazałem, że mam jaja. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Mam nadzieję, że pokazałem plus minus, do czego ta karta jest zdolna. No powiem tak, ja jestem turbo zadowolony, a teraz idę odrabiać punkty, które straciłem już moim normalnym składem. Także trzymajcie się, widzimy się jutro, a jutro ciekawy bardzo film. Także trzymajcie się i na...